Chciałbym was dzisiaj zaprosić do tego, żebyście wysłuchali dwóch świadectw, Litki i Wojtka. Pomodlimy się najpierw do Ducha Świętego, światło Ducha Świętego dla nich, o odwagę, o moc, bo wiemy, znaczy kto ma doświadczenie jakiegokolwiek mówienia, ten wie, że wcale nie jest prosto mówić, a tym bardziej dzielić się swoim doświadczeniem, świadectwem swoim, więc prośmy Ducha Świętego o światło, o moc dla nas, otwarte serca i dla nich o taką odwagę, tego by potrafili się podzielić tym, co zawierzenie dla nich znaczy, czym zawierzenie dla nich jest, no i co zawierzenie w ich życiu zmieniło. Poruszaj się, Duchu Święty, w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty, w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Poruszaj się, Duchu Święty, w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty, w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Poruszaj się, Duchu Święty, w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty, w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy, moi drodzy. Zapraszam Litkę. Litka jest z Radzynia, z parafii Matki Boskiej. Nie, z parafii Trójcy Świętej, ale jak ja tam byłem, słuchajcie, to codziennie Litka była w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. To tak naprawdę od Litki to się wszystko zaczęło, ale jak to się zaczęło i jak to dzieło zawierzenia się aż tak rozwinęło, bo to właściwie stamtąd wszystko poszło na całą diecezję, no to już Litka. Ja sobie tak pozwolę z przodu tu siąść i tam kontrolować, bo jak się mówi, to wiecie, to człowiek, ja już rano przeciągnąłem, to teraz musimy pilnować trochę czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i niepokalana Maryja. Witam was wszystkich, witam księdza biskupa, księży z tej parafii, księdza proboszcza. Chciałam się podzielić z wami moim świadectwem, jak Maryja przyprowadziła mnie do siebie. Moje zawierzenie po raz pierwszy było w grudniu 2018 roku, ale do tego czasu Maryja w szczególny sposób mnie zaprosiła. Stawiała na mojej drodze życia osoby, zdarzenia, sytuacje, które ja odbierałam jako zaproszenie. Po raz pierwszy o zawierzeniu dowiedziałam się z książki księdza Piotra Glasa „Dzisiaj trzeba wybrać”. Zafascynował mnie ten temat zawierzenia, ale ja tak sobie pomyślałam, że ja pewnie nie jestem w stanie. Ksiądz, na pewno łatwiej jemu wytrwać 30 dni rekolekcji. Nie wyobrażałam sobie, jak można przez 33 dni codziennie poświęcać wiele czasu, żeby do takiego momentu dojść, do momentu zawierzenia. Ale ja zawsze byłam przy Maryi,
na rocznicę ślubu jeździliśmy z mężem do Częstochowy na zawierzenie w pierwszą sobotę miesiąca, tak przez kilka sobót. Jeździliśmy, żeby Bogu oddać przez Maryję nasze życie, nasze dzieci, pracę. Otrzymywaliśmy wiele łask, ale to było wszystko jakby mało. Pojechaliśmy też do Medjugorja. Na dwóch pielgrzymkach byłam w Medjugorje. Na drugiej pielgrzymce poznałam osoby, które tak naprawdę to Maryja postawiła na mojej drodze. Parę osób rozmawiało o zawierzeniu, o rekolekcjach na Siekierkach w Warszawie. To wszystko było jakby obok mnie. Ja to gdzieś tam kodowałam sobie w głowie, ale to tak obok. Jedna z tych kobiet, które ze mną rozmawiały, tak mówi, że wiesz co, nawet z Katowic ludzie będą przyjeżdżali. To trzeba przyjeżdżać przez 33 dni, przynajmniej raz w tygodniu, później Tryduum. Nie wydawało mi się to możliwe. Ale ja jej powiedziałam, że ja wiesz co, ja to po powrocie z Medjugorja jadę do Libanu, do Szarbela. Ona mi, wiesz co, na pewno przywieziesz olej, tak bardzo mi potrzebny. Wie dobrze, jak przywiozę, to się z tobą podzielę. No i byłam w Libanie, przywiozłam olej i tak jakiś czas po tej pielgrzymce mówię, no zadzwonię do tej kobiety, powiem jej, że mam ten olej, że się z nią podzielę. Bardzo była zadowolona z tego, że się odezwałam i mówi, ale wiesz co, ja nie mogę teraz przyjechać, bo ja się przygotowuję do zawierzenia Matce Jezusowi przez ręce Maryi. Wiesz co, ja się tobie jakoś odwdzięczę, ale wiem, czuję, że powinnam cię wysłać pewne książki. No i przysłała mi książki, traktat, 33 dni, broszurkę o pierwszych sobotach i książeczka Dlaczego różaniec? To wszystko maryjne. Mówi, wiesz co, nie musisz do tego wchodzić teraz, Matka Boża ci pokieruje. I ja tak, no dobrze, przyjęłam te książki i za parę dni wybierałam się znowu na pielgrzymkę do Włoch. To był taki rok pielgrzymek, rok 2018. I wstąpiłam do księgarni, żeby kupić jakąś książkę na podróż. Może o ojcu Dolindo, bo tam będziemy w Neapolu. I pani z księgarni mi mówi, wie pani co, to w Radzyniu to będzie parę osób się zawierzać Jezusowi przez ręce Maryi w Siedlanowie. Jest grupa osób. Ja zaczęłam sobie zadawać pytania, o co w ogóle chodzi. Ja niosę książki od koleżanki z Warszawy, które są potrzebne do zawierzenia. Ta pani mi mówi, że się będą zawierzać osoby w Radzyniu, ale ja tych osób nie znam. Nie wiem, jak to zrobić. Słuchajcie, na pielgrzymce spotykam kobietę. Ja pojechałam sama na tą pielgrzymkę, bez swojego towarzystwa. I okazało się, że jest jeszcze jedna osoba sama, Ewa. I żeśmy po prostu, los nas złączył do jednego pokoju na noclegi. Ja patrzę, że ona ma łańcuszek na ręce. Ja wtedy jeszcze nigdy nie widziałam, żeby ktoś łańcuszek na ręce nosił. Ja mówię, dlaczego ty nosisz łańcuszek na ręce? Ona mówi, bo ja jestem niewolnicą Maryi. A ja, mnie dreszcze przeszły po całym ciele, Boże, ja wiem, dostałam tą książkę, o tym się dowiedziałam, tu jest ta osoba, to jest chyba jakieś zaproszenie Maryi. I się bardzo cieszyłam, że tak się spotkałam z tą kobietą. Ona mi powiedziała, jak, co, ja miałam wiele wątpliwości, czy ja dam radę. Ona mi mówi, przeczytaj po powrocie z pielgrzymki teraz traktat. Zobaczysz, czy Maryja cię naprawdę zaprasza. Poświęć na to cały październik. I tak się stało. Czytam traktat. Te myśli, które tam są zawarte, nie wszystkie rozumiem, ale powracam, zakreślam, przemadlam. Codziennie przez październik czytam. Pod koniec października w Siedlanowie mamy rekolekcję Matki Bożej Pielgrzymującej, na których też ksiądz Marcin był. I wtedy wiele się dowiaduje o Maryi, a moje serce dosłownie pęka z tego, że ja mam być niewolnicą Maryi. I okazuje się, że te osoby, o których mi mówiła pani w księgarni, są na tych rekolekcjach. Między innymi Grażynka, nasza muzyczna. O, jest nas już 5 osób, nie będę sama, więc zaczynam. To jest wyraźne zaproszenie Maryi. I od 5 listopada 18 roku zaczynam przygotowanie. To jest wielki czas łaski, trwania przy Maryi, poznawania siebie, poznawania Jezusa, poznawania Maryi. No i później zwieńczenie zawierzenia, dzień zawierzenia.
na kilka dni przed zawierzeniem okazuje się, że ksiądz Grzegorz, który miał nas w Siedlanowie błogosławić, nie będzie mógł, bo wyjeżdża na rekolekcję do Niepokalanowa. No i jak to zrobić, Maryjo? Czy nie jesteśmy godni, czy nie jesteśmy przygotowani? Czy jakieś trudności jednak musimy dla Ciebie przeżyć? Się wydawało, że to jest niemożliwe. Nie pojedziemy, przecież 5 osób, jak pojedziemy i musimy być w Niepokalanowie na godzinę 12. Mówię do męża, chyba nic z tego zawierzenia, bo księdza Grzegorza nie będzie w Siedlanowie. Do Niepokalanowa musimy jechać. A on mówi, to ja was zawiozę. Więc pojechaliśmy, 5 osób nas było. Maryja zafundowała nam tanią podróż, bo samochód, który palił zawsze około 12 litrów na godzinę, spalił 8 i 8, nie wiadomo dlaczego. To był wielki dzień, wielkie przeżycie. W kaplicy ojca świętego Maksymiliana Maria Kolbego była msza. Ksiądz Grzegorz tam na nas czekał, pobłogosławił nas, nasze medaliki. A w sercu wyrywała się tylko radość i wielka miłość do Maryi. Oto Maryjo, jestem Twoja. Totus tus, teraz Ty mnie prowadź. Wszystko Tobie oddaję, wszystko bez wyjątku. I teraz jak, Maryjo, mam Ci wynagrodzić? Bo Maryja, tak jak wiemy, od świętego Ludwika prosi o dar. Maryjo, jaki ja mam Ci dar dać? Za to, że pozwoliłaś mi się zawierzyć i oddać Tobie. Jechałam z takimi pustymi rękami do Niepokalanowa. Maryjo, co ja mam Ci dać? Ty mi wskaż, co będzie dla Ciebie miłe, co jest Tobie potrzebne. Dojeżdżamy do Niepokalanowa i do mnie siostra dzwoni, mówi, słuchaj, zakładamy Margaretkę za księdza proboszcza. Jednej osoby brakuje. A ja sobie pomyślałam, przecież ja już mam 3 Margaretki. Ale chwila refleksji. Maryjo, dziękuję Ci. Będę się modlić za tego kapłana do końca życia. Wróciłam do domu i tak brak modlitwy, brak bliskości Maryi się wydawał niemożliwe. Trzeba coś robić, więc podejmuję od razu pierwszego dnia nowennę za syna. Będę się modlić i powierzać wszystkich moich bliskich Maryi. Ale wydaje się, że to jeszcze mało. Maryjo, co Ci uczynić? Jestem szczęśliwa, że jestem Twoją niewolnicą, ale na pewno wiele osób by chciało, a nie wie jak. Więc postanawiam zamówić sporo książek, traktat i 33 dni. I Maryjo, ja będę rozdawać, żeby zapalić jakąś iskrę w naszej parafii, w naszej diecezji. Przyszły mi książki, dużo tych książek zamówiłam. Oprócz tego broszurki o pierwszej sobocie. A Maryjo, wzywasz mnie do pierwszej soboty. Bo ja pierwsze soboty praktykowałam, ale to było głównie tylko msza święta, komunia, spowiedź. Więc podejmuję wszystkie warunki zadośćuczynienia i wynagrodzenia Maryi, bo Ty mnie wzywasz. Maryjo, dziękuję Ci za to. I książki zaczynam rozdawać. To jest okres około Bożego Narodzenia, a więc dobry czas, kiedy się prezenty daje. Rozdawałam znajomym, nieznajomym, kapłanom. Na opłatku przyjaciela oblubieńca, jeszcze ksiądz Grzegorz u nas był, chciałam księdzu dać też traktat. Ksiądz mówi, Lidka, ja to wszystko mam, tylko nie mam czasu. A ja mówię, proszę księdza, to ja życzę, żeby Maryja dała czas. I już później wiemy, że Maryja ten czas dała. Niedługo po zawierzeniu moją rodzinę dotknął ciężki krzyż choroby syna. Ciężka choroba, w pewnym momencie nawet diagnoza, że 5 tygodni może przeżyć, jeżeli przeżyje, to będzie żył. I dramat wielki w rodzinie i krzyż. I Maryjo, niosę go z Tobą. Dałaś ten krzyż, więc ja go przyjmuję, ale Tobie ufam. I proszę, modlimy się. Proszę o modlitwę znajomych. Ciągła modlitwa, jest raz lepiej, raz gorzej. Maryjo, Tobie wszystko powierzę. Maryjo, dla Ciebie i Tobie z Twoim krzyżem łączę mój krzyż. Niestety, ale 17 września, wczoraj 2 lata minęło, jak syn umarł. I teraz, Maryjo, powiedziałam, że ja wszystko Tobie oddaję i wszystko przyjmuję. A więc przyjmuję ten krzyż, ale Ty mi pomóż dźwigać, bo bez Ciebie nie dam rady. Maryjo, staję z moim krzyżem, z Tobą, pod krzyżem Twojego Syna. Przytul mnie, przytul nas i pomóż przeżyć ten czas. I wszystko z Tobą dam radę.
dla Ciebie ofiarowuję, w Twoim sercu składam moje łzy, moje wspomnienia, moje zranienia, moje tęsknoty. Zachowaj w sercu swoim, ozdabiaj swoimi zasługami i zanieś do Jezusa, a mojemu synowi Dominikowi wyjdź na spotkanie. Wiele osób mnie pytało, jak ja sobie z tym radzę. Pewnie leki przyjmują uspokajające, a ja mówię nie, żadnego leku nie przyjęłam. Wszystko z Maryją, wszystko jej powierzam. Modlitwa codzienna, różaniec, koronka. Mała koronka na cześć przywilejów Maryi, żeby Maryi wszystko wynagradzać. To wszystko trzymało nas. Trudny czas przeżyliśmy i cały czas przeżywamy, ale codziennie mówię, Maryjo, to z Tobą i dla Ciebie. Moje serce jest przy Tobie, pomóż mi, żebyśmy nie zwątpili, żebyśmy nie upadli, żebyśmy od Jezusa nie odstąpili. Koło połowy roku od pierwszego mojego zawierzenia pojawiło się pragnienie, żeby coś odnawiać, bo się jałowieje. Więc nawet z Grażynką planowałyśmy, no my teraz to pojedziemy do Warszawy, weźmiemy urlop, zamówimy sobie hotel, przez 3 dni Tryduum będziemy tam uczęszczać na siekierki, będziemy co tydzień jeździć na te spotkania. Taki był nasz plan, ale Maryja chciała inaczej. Nasz plan nie jest Maryi planem. I się dowiaduje, że właśnie w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy Maryja dała czas księdzu Grzegorzowi i go wyzwała. A on w swojej pokorze mówi, tak Maryjo, dobrze. Słuchajcie, to było wszystko piorunem. Kiedy Maryja zadziałała, kiedy zebrało się na pierwszym spotkaniu, patrzę, jest nas ponad setka. To nie jest nas już 5 osób, to już jest armia Maryi. Ja patrzę, większość to jest tych osób, którym ja te podręczniki dałam. Chwała Tobie, Maryjo, że ta iskra się rozpala. I ksiądz Grzegorz przeprowadził nas przez 33 dni zawierzenia, zwieńczone pięknym tryduum, gorliwe modlitwy, proszenie, zawierzenie. I znowu, Maryjo, co ja mam Ci dać? Przypomniałam sobie o tej małej książeczce, dlaczego różaniec. Więc jak ją zdobyć, żeby każdemu dać, żeby każdy rozkochał się jeszcze bardziej w Maryi, rozkochał się w różańcu, o który Maryja prosi. Dotarłam do autora książki i poprosiłam, może 200, jeśli możliwe, żeby przysłał. Ja zapłacę, niech przyśle, bo będziemy się zawierzać i chcemy. Chcę to rozdać. Przysłał więcej tych książek. Mówi mi, że proszę Panią, Maryja przez Pani ręce zrobi z tymi książkami, co chce. Ja już wielu osobom dałam. Dzisiaj też były wyłożone, widzę, że się rozeszły. Jest to naprawdę taka pozycja, która tak przybliża do różańca i do Maryi, że kto ją przeczyta, nigdy w różaniec nie zwątpi. No i też, co mogę dać? No dałam te książeczki, ale Maryjo, ja bym się chciała coś więcej. Będę się modliła, ale jak i za kogo? To naprawdę jest działanie Maryi, kiedy ja pytam, a Maryja mi daje znak. W dzień zawierzenia, 8 grudnia 20 roku, Maryja, 19, dostaje SMS-a, że dzisiaj przyjedzie do Radzynia, do naszej parafii, ksiądz, który w Siedlcach odprawia gregoriankę za mojego syna, ksiądz Adam. Maryjo, mam odpowiedź. Będę się za księdza Adama modliła. Dziękuję Ci za to. Podjęłam modlitwę roczną, taką, jeśli ktoś był w Polsce pod krzyżem, to tam taka była akcja modlitwy za kapłana. Ja tą modlitwę wzięłam i będę się modlić za księdza Adama. Po mszy świętej wręczyłam mu ten obrazek, obiecałam modlitwę. Wręczyłam książeczkę Tajemnica Maryi i się modliłam przez rok. Przybliżał się rok 20, rok trudny, z powodu pandemii i czas, kiedy się zaczyna przygotowanie do następnego zawierzenia. To już będzie moje, byłoby już trzecie zawierzenie, a ja jestem chora na ciężki COVID. Maryjo, pomóż mi. Do pierwszego dnia, do pierwszych rozważań podchodzę 3 razy. Nie mogę, nie mam siły, ręce opadają, myśli uciekają. Maryjo, pomóż mi, bo dzisiaj nie zacznę, to już nie wejdę w to. W przedziwny sposób Maryja udzieliła łaski i siły, że mogłam dołączyć i księdzu Michałowi Goskowi, który przejął pałeczkę po księdzu Grzegorzu,
jeszcze miałam siłę do pomóc i możliwości. I tak z Grażynką i z Anią pomagałyśmy księdzu, żeby to dzieło zawierzenie trwało w tej parafii. Co mi dało zawierzenie? Zawierzenie dało mi wielką moc. Zawierzenie dało mi tak wielką moc, że mogę wszystko dźwigać, że mogę świadczyć, że mogę mówić, że mogę się bardziej modlić, że trwam w pierwszych sobotach miesiąca ze wszystkimi warunkami, że każdy dzień rozpoczynam od Maryi, od ucałowania medalika. Jestem Twoja, Maryjo. Kształtuj mnie, wychowuj mnie w szkole Twego zawierzenia. Kiedy zapomnę, szturchnij mnie. Kiedy nie umiem wyjść z sytuacji, powiedz mi, wszystko chcę z Tobą czynić. Jakie są Twoje plany, ja je chcę wykonywać. Pozwól mi, Maryjo. I tak wszyscy, wiem, że wszyscy trwają przy Maryi. Ostatnim dziełem Maryi jest w naszym środowisku w Radzyniu, w środowisku zawierzonych, jest róża żądza mężów. To Grażynka dostała natchnienie takie od Maryi, a ja im w tym dziele bardzo pomogłam, że w ciągu krótkiego czasu Maryja wskazała osoby, żony, które mają się modlić za mężów. I od 1 września trwamy w tej modlitwie. Róży, żądza mężów. A ksiądz Adam, za którego się modliłam, dowiaduje się, ja w 20 roku, w grudniu zakończyłam modlitwę, a on w styczniu ma już w swojej parafii 11 kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej. A więc Maryja działa. Maryja nie jest obojętna na nasze prośby. Maryja wysłuchuje i to, co jest zgodne z wolą jej i z wolą jego syna, wypełnia. I niech tak zawsze będzie. I dziękuję Panu Bogu i Maryi, że teraz to, co się dzisiaj tu zaczyna, będzie trwało, że ksiądz Grzegorz to poprowadzi, ksiądz proboszcz dopomoże i ksiądz biskup udzieli błogosławieństwa. Bo we wspólnocie jest siła, we wspólnocie łatwiej trwać przy Maryi, we wspólnocie się ubogacamy, bo zapominamy o wielu rzeczach i trzeba takiego napomnienia, trzeba takiego przypomnienia. I niech będzie Bogu dzięki i chwała Maryi. Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarowani Tobie składamy. Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarowani Tobie składamy hołd. Dziękujemy Lidce. Zapraszam Wojtka. Wojtek jest z Łukowa, z parafii łukowskiej. Z której parafii? Matki Kościoła. Nasze drogi się w Radzyniu zbiegły przy zawierzeniu, więc oddajemy teraz głos Wojtkowi. Wojtek jest liderem wspólnoty wujowników Maryi w Łukowie i w okolicy, więc prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Na wstępie może się przedstawię, tak jak ksiądz Grzegorz przedstawił mnie wcześniej. Nazywam się Wojciech. Pochodzę z Łukowa, z parafii Matki Kościoła, ale grupa wojowników Maryi działa w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest ze mną też ksiądz opiekun, ksiądz Radek. Dziękuję, księże Radku, za to, że jesteś i mam nadzieję, że mnie będziesz wspierał teraz modlitwą. Dziękuję też mojej żonie, że jest ze mną. Braciom z grupy mojej wojowników Maryi, Blaszkowi, jednemu, drugiemu. Także liczę na to, że teraz właśnie będziecie się modlić, żebym to, co chcę powiedzieć Wam, nie było moim, tylko żeby to Duch Święty i Maryja
włożyła w moje usta właśnie to, co dzisiaj chcę wam powiedzieć. Więc tak, mam 40 lat. Mam trójkę wspaniałych dzieci, cudowną żonę, która tutaj siedzi. Jestem liderem z Bożej łaski, bo mi się wydaje, że to właśnie tak Maria chciała, żeby wojownicy Maryi byli w Łukowie i popostali. Czyli jestem liderem grupy wojowników Maryi w Łukowie, która liczy około gdzieś 50 kilku osób. Ale chciałem opowiedzieć przede wszystkim o tym, jak Maryja działa w moim życiu. I zacznę może od takiej daty, która będzie początkiem tej całej historii. Wiem, że mam niedużo czasu. Więc historia zaczęła się w grudniu 2009 roku, 8 grudnia w godzinę łaski, w Radzeniu Podlaskim. Tam w ten dzień, jak już tutaj pewnie wiecie, nastąpiło zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Moje zawierzenie wspólnie z kilkoma osobami z Łukowa wraz z moją żoną. I tutaj od tego momentu przez te 2 lata, które minęły, zmieniło się bardzo, bardzo dużo w moim życiu. Ale żeby o tych zmianach powiedzieć, to muszę się cofnąć kilka lat i opowiedzieć, jak doszło do tego, że w ogóle stałem się wojownikiem Maryi, a przedtem, zanim byłem wojownikiem Maryi, jak się stałem niewolnikiem Maryi. Więc może zacznę od początku mojego nawrócenia. Więc tak, wychowałem się w rodzinie alkoholowej. Czyli odkąd pamiętam, to mój ojciec cały czas pił, nie było go w domu. I to, co mi najbardziej później w życiu dorosłym brakowało, to nie wyniosłem z domu wzorca mężczyzny. Nie wiedziałem, co to jest miłość. I też nie wiedziałem, co to jest własna tożsamość. Czyli nie wiedziałem, gdzie idę, kim jestem. I tego, co się nauczyłem w rodzinie, to nie ufać nikomu, radzić sobie samemu, trzymać wszystko w sobie, liczyć na siebie i kłamać, tak? Jednocześnie mam jeszcze jedną siostrę i tak jak mówię, mój tato już nie żyje, pokonała go choroba alkoholowa rok temu, ale jeżeli chodzi o to moje wychowanie w tej rodzinie alkoholowej, tam na tym wszystkim czuwała Maryja. Czyli z mojego dzieciństwa pamiętam takie rzeczy, jak moja mama, która 25 razy była na pielgrzymce na Jasnej Górze. To jest potężna zaliczka i pewnie ta modlitwa wielokrotnie później wróciła w moim życiu. Czyli Maryja już wtedy działała i chciał uratować tą naszą rodzinę. Więc jest ojciec, który pije, jest mama, która się cały czas modli i pamiętam, że w dzieciństwie były też majówki, na które mnie mama zabierała. Ja miałem wtedy 9 lat, świeżo po Komunii Świętej. Później tak jakby nastąpił taki okres dorastania. I też pamiętam, że właśnie pamiętam takie urywki z domu, gdzieś była przemoc, gdzie było, prawda, no ojcowo w zasadzie nie było, jak był, to były rozruby, były jakieś tam noże, wieszano się. W pewnym momencie ja musiałem stać w obronie swojej mamy i po prostu bić się z ojcem, tak? Do dzisiaj to pamiętam. Ale no, takie było życie, tak? Tak się wtedy działo. I później odeszłem trochę od kościoła, czyli od bierzmowania to tak naprawdę bardzo nie pamiętam. Chodziłem do kościoła w niedzielę, ale byłem uśpionym katolikiem, czyli totalnie nie miałem relacji z Panem Bogiem, z Maryją, z Jezusem. Nie wiedziałem, kogo przyjmuję w Komunii Świętej. Aż do roku 2012, to trochę przeskoczę. W międzyczasie założyłem rodzinę, czyli w 2010 roku pobrałem się z moją wspaniałą żoną. I mogę tak powiedzieć, że byłem totalnie nieprzygotowany do małżeństwa. Czyli tak, nie miałem żadnych wzorców, jak być dobrym mężem. Żadnych wzorców, jak być dobrym ojcem dla swoich przyszłych dzieci. Nie miałem relacji z Panem Bogiem. Czyli tak naprawdę to wyglądało słabo. I tylko dzięki
modlitwie mojej mamy. Podejrzewam, że jedna babcia, druga też. Może jeszcze są osoby, których ja nie wiem, ale się modliły za mnie. I w 2012 roku ja pracowałem już wtedy w zakładzie karnym, w zasadzie areszcie śledczym w Warszawie Mokotowie. To jest taki jedno z najcięższych więzień w Polsce, z taką trudną historią, gdzie mordowano polskich bohaterów. Ja tam trafiłem, może tak powiem, że Maryja to chciała, bo nie dostałem się do wojska, nie dostałem się do policji, nie dostałem się do Straży Granicznej, gdzie te wszystkie testy zdawałem śpiewająco i później brakowało czegoś, jakiejś kropki nad i. Ja po latach widzę, że po prostu Maryja mnie prowadziła w ten właśnie sposób. Czyli tak jakby chciała, żebym ja pracował na Mokotowie i pracowałem tam. I tam się zaczęło moje nawrócenie. Pracowałem na terapii jako terapeuta alkoholowy. Taki paradoks, prawda? Syn ojca alkoholika pracuje jako terapeuta alkoholowy. Czyli zobaczcie, jak Maryja poprowadziła moje życie. Wykorzystała wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły i tak to obróciła, że ja tą swoją wiedzę, to doświadczenie unikalne zdobyte w rodzinie alkoholowej pomagam teraz recydywistom, którzy mają problem z alkoholem. Pomagam im w zakładzie karnym wyjść z uzależnienia. Czyli tam chciała Maryja, żebym ja pracował. I wtedy stała się taka rzecz, że pracując na terapii alkoholowej, czyli 50 osadzonych, zespół terapeutyczny, który liczył 8 osób, ja byłem chyba jedyną osobą, która była chociaż trochę wierząca. Bo to jest Warszawa. Tam bardzo mało osób chodzi do spowiedzi, chodzi do Komunii Świętej, czy chodzi w ogóle do kościoła, prawda? Czyli byłem jedyną osobą, która cokolwiek miała związane z wiarą. I przyszedł taki czas w 2012 roku, że do mnie zaczęli trafiać sami pacjenci, którzy byli mocno nawróceni. Jak któryś był nawrócony mocno, to ja go zawsze wylosowywałem. Czyli góra mi podsyłała kolejno takich ludzi, którzy są świeżo nawróceni, którzy bardzo dużo czytali Pisma Świętego, którzy bardzo dużo się modlili i oni ze mną zaczęli o tym rozmawiać. No ja alkoholu, oni o wierze, ja alkoholu, oni o wierze. I w kółko o tej wierze i wierze i wierze, tak? Czyli ja już po prostu wiedziałem, że jak ktoś jest nawrócony, to trafi do mnie na terapię. I takich osób było 20, może 25 w ciągu jednego roku. Wyobraźcie sobie, jakie bombardowanie Maryja mi zorganizowała, żeby mnie nawrócić. I ten 25 dał radę. Czyli ja, żeby wyjść naprzeciw tym chłopakom, z którymi pracowałem, musiałem po prostu podciągnąć się duchowo. I oni to fantastycznie ze mną przeprowadzili. W międzyczasie też mój zespół terapeutyczny wypchnął mnie jako jedynego wierzącego na spotkania z takim kapelanem więziennym, który był protestantem, przyjechał ze Szkocji i 20 lat przychodził co piątek do zakładu karnego i rozważał Pismo Święte z osadzonymi. I oni mnie tam wypchnęli. Ty Wojtek, idź, ty tam trochę jesteś z Łukowa, bo ja wtedy z Łukowa dojeżdżałem pociągiem do pracy. To ty sobie tam dasz radę. Przynajmniej wiesz, o czym oni mówią. Ja pamiętam pierwsze spotkanie i ten kapelan, który mnie nie znał totalnie, mówi, jak się nazywasz, Wojtek? Popatrzył taką łamaną płaszczyzną, powiedział tak. Wojtek, Pan Bóg ma dla ciebie wspaniałe plany. Ja na niego patrzę. Jakaś sekta. Zwariował. No ale zostałem na tym spotkaniu. I tam pamiętam, na tym pierwszym spotkaniu, na sam koniec, on poprowadził taką piękną modlitwę oddania się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. No ja tak stojąc, tam ze mną stało 30 chyba takich wielkich chłopów tatuowanych i ten Michael przyprowadzał swoje dzieci, czyli ten kapelan miał 12 dzieci. One wszystkie były pięknie wychowane, w ogóle to jest coś pięknego, piękne świadectwo, jak można w wierze wychować dzieci. No i tą modlitwę poprowadził. Ja też tą modlitwę powiedziałem. I ja czułem, że coś w tym momencie się zmieniło. Nie wiedziałem co, ale po prostu prawdopodobnie otworzyłem serce na Jezusa. Później zacząłem szukać tak jakby relacji z Panem Bogiem, czyli zacząłem odmawiać różaniec w pociągu, jadąc w pociągu rano cały różaniec, z powrotem koronka. Kiedyś pamiętam, że
Maryja mi pokazała taką, jak nauczyła mnie pewnej pokory, że ja ten odmawiałem różaniec w ukryciu, czyli jak się żegnałem, to się tam gdzieś chowałem, żeby nikt nie widział. No, gdzie tam, kurczę, różaniec? I kiedyś mi wypadł telefon, bo miałem na słuchawkach. Poleciał mi gdzieś ten telefon tak, że go nie mogłem ani wyłączyć, ani złapać. I na cały przedział leciał różaniec z tego telefonu. Ja pamiętam, jak ja się wtedy zburaczyłem i zawstydziłem. I za 5 minut siadła na stacji w Siedlcach siostra zakona, która po prostu bez skrępowania wyjęła taki wielki różaniec, przeżegnała się i zaczęła się modlić. Ja wtedy patrzyłem sobie, jak ja jestem słaby. Czyli to było kiedyś. Teraz, jak widzicie, noszę codziennie różaniec na szyi. Mam też bransoletkę zawierzeniową i już się nie wstydzę. Ale tak kiedyś było. I tak skracając historię, dzięki tym moim pacjentom, dzięki różańcowi, dzięki różnym książkom, które dostawałam od ludzi, których zsyłała mi Maryja, zacząłem się nawracać. Przesłuchałem mnóstwo konferencji na YouTubie, mnóstwo książek. Poszedłem raz do sanktuarium świętego Andrzeja Baboli, bo byłem na Rakowieckiej do spowiedzi i taki był stary spowiednik, i ja mu powiedziałem, że ja bym chciał jakąś taką książkę super przeczytać, żeby mi nawróciła, żeby po prostu ruszyć. A on się tak wychylił do mnie, popatrzył na mnie i mówi tak: synku, a Pismo Święte wtedy przeczytałeś? A ja tak: no nie, nigdy w życiu całego Pisma Świętego nie przeczytałem, tak? Więc też mi pokazał, gdzie mam szukać. Później, czyli to już będzie gdzieś, zbliżamy się roku 2018. Moi pacjenci, jeszcze właśnie z Warszawy, bo teraz już pracuję w Białej Podlaskiej, zmieniłem zakład karny, kazali mi po prostu, że jak masz się uczyć, to uczyć od najlepszych, czyli kazali mi sobie wybrać najlepszego przewodnika duchowego w Polsce. Maryja mi postawiła na drodze Dominika Chmielewskiego. Nie pytajcie, jak to się stało, bo ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało. Po prostu napisałem do niego maila, a on o dziwo mi odpisał. Zaprosił mnie na spotkanie Wojowników Maryi do Łodzi. To było w 2000 właśnie, bodajże 18 roku. Pojechałem tam właśnie z jednym bratem, który tutaj jest. Pozdrawiam, Cieleszku. I tak się zaczęła przygoda z Wojownikami Maryi. I wymogiem Wojownika Maryi właśnie jest zawierzenie. Czyli każdy Wojownik Maryi, który chce być pasowany, musi się zawierzyć Maryi raz w roku. Więc zacząłem szukać jakiegoś miejsca, gdzie mógł się zawierzyć i nagle, niespodziewanie, pojawił się Radzyń. Mieliśmy jechać do Siekierek, no bo nie było tutaj, no i nagle się pojawił Radzyń, tak? Czyli no już Maryja zaczęła przyspieszać, zaczęła działać. W międzyczasie, nie wiem jak to się stało, zostałem liderem Wojowników Maryi. Do dzisiaj nie wiem, naprawdę. Czyli grupa powstała w Łukowie i to pierwsze zawierzenie ja pamiętam bardzo mocno, bo to był, zaczęliśmy w listopadzie. Wiem, że ja już wtedy dojeżdżałem do zakładu karnego samochodem do Białej Podlaski i miałem problem z codzienną mszą świętą, czyli nie miałem czasu, żeby to jakoś rano znaleźć. I w cudowny sposób w pracy zmienili mi godziny pracy sami. Po prostu pół godziny wcześniej miałem pracować, przesunęli na 8:16 mi, czyli znalazło się pół godziny na codzienną mszę świętą. Czyli 33 dni przepięknego poznawania Maryi. Ja to odczuwałem wtedy jako wielki spokój, takie zbliżenie się z żoną, z dziećmi, chociaż wtedy szatan atakował mocno moją żonę, bo zaczęła chorować, dzieciaki też zaczęły chorować, ale tak jakbym ja tego nie odczuwał, nie denerwowałem się w ogóle, to było dla mnie tak jakby Maryja mnie przytulała przez 33 dni. No i dzień zawierzenia. Pamiętam jeszcze taki mocny, mocny akcent na Triduum Paschalnym. Była Droga Krzyżowa. Przepiękna Droga Krzyżowa według Katarzyny Emerich. Ja wtedy jakoś tak wiem, że klęczałem blisko ołtarza,
na tych płytkach zimnych. I podczas której stacji tak wczułem się po prostu w to, co Jezus mógł czuć, niosąc krzyż, i wierzcie mi, że miałem taki moment, że tak jakby straciłem tak jakby siły całkowicie, czyli tak jakby przez chwilę dostał to, co mógł Jezus czuć. Tak dosłownie przez chwilę, jak on mógł cierpieć, to zrobiło mi się gorąco, duszno. Musiałem sobie siąść, bo nie byłem w stanie tego znieść. To była jedna sekunda. Czyli to też mi pokazało, Maryja mi to pokazała, jak wiele wycierpiał Jezus dla nas. Jak mamy łaskę, że możemy codziennie przyjąć Go w Eucharystii. Gdzie On codziennie w Eucharystii oddaje za mnie życie. Dzień w dzień. Czeka na mnie. I teraz to zawierzenie było przepięknie zorganizowane. Księże Grzegorzu, niesamowicie zorganizowane zawierzenie. Na tak pięknym już nie byłem później. I co? I od tego zawierzenia, tak w skrócie powiem, co się wydarzyło w Łukowie po zawierzeniu, jak Maryja zadziałała. No powstała super grupa bojowników Maryi, ponad 50 osób. I przez półtorej roku tak naprawdę działania zdążyłem wyjechać do Medjugorje. To też dzięki Maryi. Niesamowite spotkanie z Maryją w Medjugorje. Po powrocie z Medjugorje zawierzyłem się Jezusowi. Zawierzyłem się świętemu Józefowi. Czyli tak jakby teraz mam opiekę Matki Najświętszej Józefa. Kiedyś nie miałem taty, który by mnie poprowadził. Teraz mam świętego Józefa, który mnie prowadzi. Czyli Maryja też zadbała o to. Grupa wojowników Maryi dostała taką piękną łaskę od Maryi, że w maju była peregrynacja figury Matki Najświętszej z Skrzyptówek, gdzie przez tydzień czasu Maryja wędrowała po wszystkich kościołach łukowskich i my tam jako wojownicy Maryi opiekowaliśmy się Matką Naszą Najświętszą i czuwaliśmy przez całe noce. Przepiękny czas dla miasta, przepiękny czas tego, kiedy Maryja z kościoła do kościoła przychodziła na naszych plecach. Od marca 2020 chyba pierwszego roku pojawił się w Łukowie w pierwsze soboty miesiąca męski różaniec. Na pierwszy męski różaniec w pandemii, w najgorszym czasie możliwym, przyszło 200 osób. 200 mężczyzn. Policja nie wiedziała, co z nami zrobić. Nikt nie miał masek. No był problem, ale nic się nie stało. Przeszliśmy przez miasto z Maryją. I tak chodzimy od marca. Wydarzyło się jeszcze bardzo dużo wspaniałych rzeczy, na które ja teraz już nie mogę mówić, bo jest końcówka. Zostawię to może na inny czas, ale chciałbym powiedzieć jedno. To, co Maryja powiedziała przez widzących w Medjugorje do wojowników Maryi ostatniego dnia. Podczas objawienia powiedziała takie słowo. Bracie, siostro, pamiętaj, że bardzo was kocham. Więc ja kończąc powiem tak. Bracie, siostro, kochaj Maryję. Kochaj Maryję. Kochaj Maryję. A ona poprowadzi cię w najpiękniejszą przygodę twojego życia. Tylko ufaj, nie bój się. Amen.